11 lipca, Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na serwis informacyjny. To historyczna chwila, mówił prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej, gdy informował media o decyzji, jaka zapadła w Radzie Ministrów. Z dniem 1 stycznia 2013 roku miasto odzyska prawa grodzkie i zdaniem Romana Szałemeja zacznie odrabiać wieloletnie straty. Minioną dekadę prezydent określił czasem degradacji miasta. Rozpoczęła się ona w 1999 roku, kiedy w kraju dokonano głębokich przemian administracyjnych, redukując liczbę województw i tworząc nowe jednostki podziału terytorialnego, jakim zostały powiaty. Wówczas wiele dużych miast, w tym Wałbrzych, utraciły status miasta wojewódzkiego, stając się miastami na prawach powiatu. Tu jednak zmiany miały być jeszcze głębsze, ponieważ w 2003 roku decyzją ówczesnych władz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku miasto Wałbrzych już jako gmina zostało włączone do powiatu wałbrzyskiego. Od tamtego czasu władze pod przewodnictwem prezydenta Piotra Kruczkowskiego bezskutecznie próbowały odwrócić ten proces. Mi nie udało się odzyskać grodzkości, udało się natomiast jedno wpisać do ustawy możliwość odzyskania praw grodzkich. Ale najtrudniejszym pytaniem, na które ja musiałem często odpowiadać, było pytanie, dlaczego wyście sami to zrobili? Byliście miastem wojewódzkim, zabrano wam to. Mieliście kopalnie, zlikwidowano wam to. Ale praw grodzkich sami się pozbyliście. Dlaczego to zrobiliście? Na to pytanie nie potrafiłem odpowiedzieć. Próby odzyskania grodzkości kończyły się niepowodzeniem albo z braku odpowiednich przepisów, lub z powodu błędów zawartych we wnioskach urzędników. Cały czas na przeszkodzie stała również kwestia zadłużenia powiatu. Przełom nastąpił, gdy w fotelu prezydenta miasta zasiadł Roman Szałemej. Udało mu się w ciągu jednego roku to, czego poprzednim władzom nie udało się w ciągu niespełna 10 lat. Mogę powiedzieć, że jest to historyczna chwila. Historyczna chwila dla miasta. Otrzymałem informację po zakończeniu pracy rządu czy Rady Ministrów o przyjęciu rozporządzenia o przywróceniu Wałbrzychowi statusu miasta grodzkiego. Trzeba powiedzieć, że chyba stało się zadość tej pomyłce, która się przydarzyła i u której podstaw było myślenie o tym, że duży powiat może będzie znaczył więcej, a Wałbrzych nic nie straci, bo podobno wówczas w 2002 roku, przypominam sobie takie argumenty, już na ukończeniu jest ustawa, która pozwoli Wałbrzychowi jako miastu powyżej 100 tysięcy mieszkańców aplikować o takie środki jak miasta grodzkie. No, stało się inaczej, nigdy ta ustawa nie ujrzała światła dziennego. Wydaje mi się, że Wałbrzych wiele stracił z możliwości. Dziś możemy mówić tylko o hipotezach, no niemniej jednak wiemy, że inne miasta sięgały po środki, które były nam niedostępne i z wielkim żalem należy to skonstatować. Decyzja w Radzie Ministrów zapadła pomimo głosów sprzeciwu zarówno ze strony władz powiatu wałbrzyskiego, jak i większości gmin wchodzących w jego skład. Starosta jednak ze spokojem, choć i lekką nutą smutku, przyjął tę decyzję. No, informacja, której można było się spodziewać, od dłuższego czasu było wiadomo, że taka decyzja zapadnie. Jeśli wcześniej była podjęta decyzja polityczna w tej sprawie, to tak naprawdę czekaliśmy tylko, kiedy to się wydarzy. Czekamy na rozporządzenie Rady Ministrów. Mam nadzieję, że tam cała ścieżka dochodzenia do tej grodzkości będzie pokazana wtedy, kiedy będą dokumenty. Myślę, że usiądziemy wspólnie z prezydentem i z kimś albo z ministerstwa, albo od pana wojewody i ustalimy szczegóły. Przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego Szymon Heretyk zapewnił, że do momentu rozwiązania Rady, czyli do końca tego roku, Rada będzie pracować normalnie. Urząd musi funkcjonować zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym. Nie wyobrażam sobie, gdybyśmy mieli złożyć mandaty, no nas zobowiązali do tego nasi wyborcy, żebyśmy wypełniali swoje zadania należycie do samego końca. Nadal wiele wątpliwości budzi kwestia przejęcia długu przez miasto, do czego zobowiązał się prezydent Roman Szałemej. Ministerstwo Finansów przed posiedzeniem Rady Ministrów zwróciło uwagę na brak przepisów w prawie administracyjnym umożliwiających przejęcie długu od powiatu. Prezydent Roman Szałemej jest jednak przekonany, że uda się tę kwestię uregulować, ponieważ przejęcie długu jest jego zdaniem gwarancją na to, że powiat po oddzieleniu Wałbrzycha będzie mógł nadal normalnie funkcjonować. Niedoskonałość przepisów nie może być przeszkodą w odzyskaniu przez miasto, region swojej podmiotowości. No nie może 120 tysięcy mieszkańców cierpieć dlatego, że
że jest gdzieś niedoprecyzowane coś. Po to jest dobra wola z naszej strony, po to jest legitymacja, którą mi Rada Miasta dała poprzez uchwałę, po to jest postulowany przeze mnie udział w dalszych rozmowach przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, ponieważ tu nie jest problemem, czy my chcemy przejąć ten dług. My go chcemy przejąć, zawsze można to zrobić. Dzisiaj banki po uzyskaniu przez Wałbrzych statusu miasta grodzkiego, to banki będą naciskać, żeby i banki będą inicjatorem tych zmian, bo banki chcą mieć pewność, że jest podmiot, który ma z czego płacić. Jednak zdaniem Szymona Heretyka nawet pozbycie się długu przez powiat nie zagwarantuje nowej jednostce terytorialnej bezpieczeństwa finansowego. No o ile się pozbędzie długu, minister finansów wskazał, że nawet przy całkowitym przejęciu zadłużenia przez gminę Wałbrzych dochody powiatu na tyle mocno się zmniejszą, ponieważ będzie inna forma naliczania tego dochodu. Nie będą bilansowały się z wydatkami na zadania i zdaniem ministra finansów nowy powiat ziemski nie będzie w stanie uchwalić swojego budżetu na rok 2013. A jak na wieść o przywróceniu praw grodzkich miastu zareagowali wałbrzyszanie? Bardzo dobrze, cieszę się z tego, będziemy mieli swój fundusz. Będziemy dysponować pieniędzmi i gratulacje dla prezydenta Szałemeja. Na pewno będą inaczej podzielone prawa finansowe, będzie lepiej. No. No myślę, że dobra, no zwiększą się szanse nasze na jakieś większe pieniążki. Tak przynajmniej piszą w prasie. Z dniem 1 stycznia 2013 roku wygasną mandaty obecnych radnych powiatu. Pracę zakończy również obecny zarząd ze starostą na czele. Do starostwa wkroczy komisarz, którego zadaniem będzie utrzymanie ciągłości władzy i rozpisanie nowych wyborów do Rady Powiatu, tym razem po raz pierwszy od 2003 roku, bez udziału wałbrzyszan. Z Wałbrzycha ruszył drugi etap wyścigu Tour de Pologne. Na ulicach miasta licznie zebrani kibice podziwiali zmagania 200 kolarzy ze ścisłej światowej czołówki. Przed startem drugiego etapu Tour de Pologne widzowie Telewizji Polskiej w godzinach rannych mogli oglądać Wałbrzych w programie Kawa czy Herbata. W trakcie relacji na żywo o Wałbrzychu opowiadali m.in. prezydent miasta Roman Szałemej, prezes Fundacji Księżnej Daisy von Ples Mateusz Mykytyszyn oraz prezes Zamku Książ Krzysztof Urbański. Nie zabrakło nawiązań do historii miasta. W rynku pojawili się rycerze, żołnierze oraz księżna Daisy we własnej osobie. No my oczywiście jesteśmy programem porannym, który towarzyszy 69. Tour de Pologne. I ponieważ Wałbrzych jest miastem startowym, no to oczywiście temu poświęcamy nasz program. Tak naprawdę ten nasz program składa się z dwóch części. Część jest poświęcona wyścigowi, a część zawsze miastu, w którym jesteśmy. Jeśli chodzi o tę część dotyczącą samego miasta i atrakcji, no to przypomnieliśmy oczywiście całej Polsce postać księżnej Daisy. Mówiliśmy o tych tajemnicach z czasów II wojny światowej i pokazywaliśmy oczywiście niezwykłych Wałbrzyszan, chociażby pana Henryka Fortańskiego. Naprawdę niezwykła postać. Tour de Pologne powrócił do Wałbrzycha po kilkuletniej przerwie. Organizator wyścigu Czesław Lang przyznał, że miasto i jego górskie okolice mają ogromny rowerowy potencjał. W międzyczasie Wałbrzych bardzo się zmienił, zmieniła się i troszeczkę infrastruktura i wygląd Wałbrzycha i zawsze z wielką przyjemnością tutaj wracamy, ponieważ są fantastyczni ludzie, fantastyczni kibice, no i te tereny, po których będą jeździli kolarze, są piękne i można połączyć sport z promocją tego regionu. Trasa wyścigu przebiegała przez całe miasto, co wiązało się z dużymi utrudnieniami w ruchu drogowym. Etap honorowy prowadził z rynku przez ulice Wyzwolenia, Wysockiego, Andersa, Mickiewicza, Wieniawskiego i De Gaulle'a. Na ulicy Uczniowskiej przewidziano start ostry. Następnie ulicami Strzegomską i Noworudzką peleton opuścił Wałbrzych w kierunku Głuszycy i Nowej Rudy. Meta etapu znajdowała się w Opolu. Żeby właśnie pokazać widzom, tym, którzy będą oglądali Tour de Pologne nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, w 60 państwach, w różnych wersjach językowych, żeby pokazać Wałbrzych, żeby zapromować Wałbrzych na świecie, więc chcemy przyjechać w te miejsca, które tutaj wybraliśmy. Dotychczas w wyścigu dobrze prezentowali się Polacy. Po trudnym górskim odcinku w Karpaczu drugi na mecie uplasował się Michał Kwiatkowski z grupy Omega Pharma Quickstep. Dobrze radził sobie także jego kolega z drużyny Michał Gołaś. Drugie miejsce wiadomo pozostał niedosyt, bo nie udało się wygrać, a było właściwie blisko. Ale świetna praca zespołu, byliśmy w trójkę razem z Michałem Gołasiem, z Denkiem Stybarem z przodu w tej 30-kilkuosobowej grupie, więc droga do wygrania całego wyścigu jest dla nas jak najbardziej otwarta. No wczorajszy etap dał się we znaki wszystkim kolarzom, no udało się przyjechać w pierwszej grupie, także bez strat najważniejsze. Trochę mnie skurcze w końcu co łapały, ale najważniejsze, że bez strat. Wczorajszy etap wyłonił taką 30, która będzie walczyła w generalce.
Myślę, że po Cieszynie znowu ta 30 trochę się okroi, a w Gliczarowie no, poznamy tego kolarza, który stanie na najwyższym stopniu. Polscy kolarze przyznają, że choć mają za sobą starty w największych wyścigach świata, to z podwójną motywacją podchodzą do startów w kraju. To jest ogromna motywacja i na taki wyścig czeka się przez cały rok, także kibice na trasie dodają wielu sił i jest naprawdę coś wspaniałego. Wszystko jest profesjonalne, niczym się nie różni ten wyścig od chociażby Giro Italia, na którym startowałem w maju w tym roku, więc wyścig należy do grona World Tour i na pewno się to należy. Z Wałbrzycha wystartowało 200 kolarzy reprezentujących 25 ekip z 14 krajów. Przez miasto przejechali mistrzowie świata w kolarstwie szosowym, torowym, przełajowym, złoci medaliści mistrzostw olimpijskich, zwycięzcy etapowi i zwycięzcy wyścigów klasycznych z tegorocznego kalendarza World Tour. Jest kilka drużyn, które tu przyjechały z dużymi nadziejami, takimi jak na przykład chociażby BMC, czy jest widać bardzo mocny Sky, który będzie chciał liczyć się w końcówce. Ja myślę, że te drużyny nie będą czekały gdzieś tam na jakieś takie końcowe rozstrzygnięcia, tylko będą próbowały w ucieczkach po drodze rozstrzygnąć ten wyścig. Na starcie licznie zjawili się kibice. Najwierniejsi czekali po kilka godzin, aby zdobyć zdjęcie i autograf najlepszych zawodników. To jest coś, co normalnie ogląda się na Eurosporcie czy na innych programach sportowych, wyścigi Giro Italia, czy Vuelta, czy Tour de France. I to dzieje się u nas tutaj, także to niewiele odbiega ta cała organizacja od tamtych wyścigów. To, co tam widzimy w telewizji, możemy tutaj zobaczyć na żywo. Tutaj liczymy na jakieś spotkania właśnie z kolarzami, typu, nie wiem, Tom Bonen, Kreuziger, czy Polacy, Kwiatkowski, Gołaś. Także liczymy na jakieś spotkanie, może jakieś podpisy, może zdjęcia. Możemy sobie w końcu zrobić jakieś zdjęcia z kolarzami, a tak to by trzeba było jeździć po Polsce i tam próbować szczęścia. Natomiast no, tutaj w Wałbrzychu na miejscu nie trzeba nigdzie jeździć, pieniędzy wydawać. Przyjeżdżają do nas, także no, bardzo dobrze, że wróciło. Prezydent Roman Szełemej zapowiedział, że będzie się starał o udział w Wałbrzycha w przyszłorocznej edycji wyścigu Tour de Pologne. Pożegnaliśmy kolarzy wyścigu Tour de Pologne, dzięki którym oczy całej Polski zwrócone były na Wałbrzych. Jednak to nie koniec imprez, dzięki którym nasze miasto może zyskać ogólnokrajowy rozgłos. Już w najbliższy piątek rozpocznie się Festiwal Zwiastunów Filmowych. Mamy do festiwalu 48 godzin, więc my jesteśmy już totalnie rozgrzanej, że tak powiem, atmosferze. Mamy mnóstwo pracy, artyści już do nas wydzwaniają, pytają nas, kiedy mają przyjechać. Oczywiście mówię tutaj, myślę o godzinie, gdzie śpią, kiedy próba, więc już ta atmosfera się absolutnie podgrzewa. Ja bym chciał zaprosić Państwa w piątek, już nawet wcześniej, niekoniecznie 21, zaraz o tym powiem, ale wcześniej, żebyście się przyjrzeli nam, jak będziemy rozstawiać łóżka, jak będziemy instalować sprzęt, bo przyjadą projektory, przyjedzie scena, to w tym wszystkim możecie Państwo uczestniczyć po to, żeby poczuć jakby ten zbliżający się festiwal, to święto sztuki filmowej i nie tylko filmowej, bo święto muzyki, święto w ogóle wielu dziedzin sztuk. Proszę Państwa, zostało 48 godzin do pierwszego koncertu, który otworzy ten festiwal. Ja przypomnę, będzie to koncert Krzysztofa Ścielańskiego, Marcina Krzyżanowskiego, w którym Andrzej Chyra i Tosia Turnał stworzą dialogi. A zaraz po tym koncercie wchodzimy w pierwszą noc zwiastunów filmowych. Festiwal to kolejna okazja, by pokazać, że Wałbrzych jest ciekawym miejscem, gdzie odbywają się warte uwagi imprezy. Zainteresowanie festiwalem jest duże. Organizatorzy liczą na obecność publiczności z całej Polski. Swoją obecność zapowiadają również ogólnopolskie media. Ten wymiar reklamy jest wielopłaszczyznowy, myślę, korzystny dla nas wszystkich, czyli zarówno dla festiwalu samego, ale ten festiwal no w tym momencie bez Wałbrzycha nie istnieje, więc siłą rzeczy ten Wałbrzych jest, a co więcej, jak Państwo no, znacie przynajmniej z przykładów innych festiwali, to jest tak, że festiwal kojarzy się z miastem, a nie festiwal nie wiadomo z czym, prawda? Czyli to chodzi o ten festiwal, który się odbywa w Wałbrzychu i ludzie w ten sposób zaczynają mówić. Oczywiście my potrzebujemy trochę czasu na to, bo to nie stanie się, ja mówię o tym dużym takim wymiarze tej jakby reklamy, potrzebujemy trochę czasu, żeby to się gdzieś w ludziach zakodowało, prawda? I to my możemy w tym pomóc, w sensie takim, że my, ja co prawda nie jestem Wałbrzyszanem w jakimś sensie w tym momencie, bo już zamieszkałem w Wałbrzychu, mogę powiedzieć tak, my Wałbrzyszanie powinniśmy zadbać o to, żeby ci, którzy do nas przyjadą,
żeby wyjechali z tego Wałbrzycha z bardzo dobrym samopoczuciem. A jednocześnie my na tym też skorzystamy, bo my też będziemy w dobrym samopoczuciu przez to, że będziemy mieli kontakt z artystami, z muzyką, z filmami i jakby z całym światem. Festiwal rozpoczyna się w piątek i potrwa do niedzieli. Jego program jest tak obszerny i bogaty, że nie sposób w skrócie o nim opowiedzieć. Oprócz zwiastunów filmowych będą projekcje filmów, które kręcone były w Wałbrzychu. Zobaczymy gwiazdy polskiego kina, muzyków, poetów i slamerów. Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej www.festiwalzwiastunów.pl oraz na portalu wałbrzych24.com. Trzecią teatralną bezsennością zakończy sezon Teatr Dramatyczny imienia Jerzego Szaniawskiego. Wydarzenie poświęcone będzie zmarłej Sabinie Tumidalskiej, wieloletniej aktorce Teatru Lalki i aktora w Wałbrzychu. Na zakończenie sezonu teatr przygotował liczne atrakcje. Podczas teatralnej bezsenności widzowie będą mieli możliwość zobaczyć spektakl plenerowy Pinokio, zwiedzić teatr oraz wziąć udział w muzycznym spotkaniu na kanapie teatralnej. Impreza rozpocznie się w czwartek 12 lipca o godzinie 17. 12 w najbliższy czwartek zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich widzów na trzecią teatralną bezsenność. Przypomnę, że to jest nasz pomysł, żebyśmy się spotykali w tym roku w piątki 13. Tym razem chcę to szczególnie podkreślić, ustąpiliśmy przed nową propozycją, czyli Festiwalem Zwiastunów Finansowych i przenieśli, Festiwalem Zwiastunów Filmowych i przenieśliśmy teatralną bezsenność na czwartek. Skończy się ona 13 w piątek, ale póki co zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie, zwłaszcza dzieci, ale całe rodziny. Na czwartek, na godzinę 17, rozpoczniemy tym razem plenerową kanapą teatralną. To także ostatnia kanapa w tym sezonie artystycznym. Kanapa muzyczna, trochę poetycka. Po godzinie o 18 Pinokio, czyli wspólny spektakl plenerowy, familijny, zrealizowany z gminą Wałbrzych, sfinansowany także ze środków gminy Wałbrzych. Poza premierą sześciokrotnie pokazujemy ten spektakl w amfiteatrze. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa. W trakcie bezsenności widzowie po raz ostatni zobaczą spektakl Był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł, bulwarówkę polityczną Pawła Demirskiego w reżyserii Moniki Strzępki. Spektakl miał swoją premierę na wałbrzyskiej scenie 30 marca 2007 roku. W ciągu 5 lat scenicznej obecności był gościem wielu festiwali, konkursów, prezentacji. Zdobył 11 nagród i wyróżnień. Został uznany najlepszym dolnośląskim spektaklem 2007 roku. Teraz schodzi z afisza. Około godziny 19, druga część plenerowej kanapy teatralnej, a następnie pokaz spektaklu, zarejestrowanego spektaklu Był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł. Żegnamy się z tym tytułem. Taki mieliśmy pomysł, żeby ten tytuł zszedł właśnie latem z afisza. Stało się jednak wbrew temu, czego oczekiwaliśmy. Nagle, niespodziewanie odeszła od nas na zawsze Sabina Tumidalska. Nieodżałowana, wielka nasza przyjaciółka, wspaniała aktorka, wybitny człowiek. Nie udało się zatem zagrać tego spektaklu jeszcze raz. Postanowiliśmy zatem dedykować ten spektakl, który mamy nagrany, właśnie Sabinie. Stąd zapraszamy wszystkich Państwa, którzy pamiętać będą Sabinę w tym spektaklu, w innych spektaklach. 12 o godzinie 20 rozpoczniemy prezentację tego spektaklu z nagrania. Później zagramy dla Państwa o godzinie 22 spektakl O dobru i około północy, mniej więcej 0:15, rozpoczniemy nocne zwiedzanie teatru. To już jest kolejne, trzecie zwiedzanie. Na dziś to już wszystko. Na kolejną porcję informacji zapraszam jutro o godzinie 17:15. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.